W dzisiejszym filmie Spec Simulatora musimy się zastanowić, czy w tym update'cie jest cokolwiek, na czym da się tak naprawdę zarobić, czy warto w ogóle grać w tym update'cie. I też mam informację, dlaczego ten update tak wygląda, a nie inaczej, dlaczego jest taki mniejszy po prostu, no bo nie oszukujmy się, ale ten update jest turbo mały. Dostaliśmy nowe jajka, limitowane, huge, jakieś upgrade'y i koniec update'u dosłownie, nie licząc oczywiście standardu, czyli exclusive jajki nowego Forever Packu. I też wam dzisiaj o tym opowiem, dlaczego tak to właśnie wygląda, ale na początku właśnie pójdźmy tutaj, bo powiem wam, że od pierwszego odcinka plan mój tak jest w tym update'cie, żeby grać dzień w dzień co najmniej na 5 kont. W poprzednim update'cie tylko na noc zostawiałem konta, nie chciało mi się w dzień, a w tym tygodniu mam challenge, żeby zostawiać to w nocy, w dzień, 24/7 tego pilnować, bo wydaje mi się, że tu można całkiem sporo zarobić, tylko widzę, że już jedną rzecz zepsuli. Tutaj już widzę, że zmienili to z powrotem na 500, a było 10. Szkoda w sumie, że tak zrobili, bo trochę więcej wtedy bym tych gierek robił, na pewno na starcie. Jedną taką mocną rzeczą moim zdaniem mogą być teraz oczywiście te tutaj boosty, bo one tylko 150 000 kosztują teraz, a tutaj mamy oczywiście nowe itemki, mamy te tikety, gdzie zobaczcie, że ten tiket chodzi 1 300 000 gemów. Znaczy teraz tylko za tyle chodzi, za niedługo nie będzie za tyle chodził. Dobra, zróbmy sobie jedną gierkę, zobaczymy co nam wypadnie i idę na innych kontach od razu odblokować te strefy i zostawimy to na trochę dłużej, tak na 4-5 kont. Zobaczymy ile tych tiketów nam wypadnie, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że najlepszą rzeczą z tego update'u, na której będzie dało się zarobić, to te tikety. Na przykład zobaczcie, ja mam 30 milionów teoretycznie, gdzie ja dosłownie chwilę tutaj stałem, jeżeli chodzi o te pola i nie wiem w ogóle ile tych tiketów mi wypadło, bo raczej nie miałem zbyt dużo takich gierek, gdzie wypadały mi te tikety, a więc może z jednej gierki nawet potrafi 20 tych tiketów wypaść. Zobaczymy, co teraz nam wypadnie. Mamy boost odpalonego, dobra, i się tutaj szafluje, dobra, i się tu roluje, zobaczymy, co nam wypadnie, czy może właśnie ten tiket, i wtedy byśmy się przekonali, ile tych tiketów wypada. 10 tiketów, 3 tikety, dobra, czyli nawet do 10 tiketów może wypaść. 3 tikety nam wypadły. No to powiem wam, że ciekawie. I teraz mamy już 25 tiketów, 26 nawet. Możemy sobie zrobić pierwszy upgrade. Tutaj mamy dodatkowy damage w tym eventowym wardzie. Tutaj mamy dodatkowego laka z tego jajka ostatniego. Tutaj mamy podwójną szansę na itemki z eventowej strefy. Dobra, to ja tego nie doczytałem, powiem wam. Ja myślałem, że te upgrade zostaną po evencie, ale nie doczytałem, że to tylko zwiększa wam laka przy tych eventowych rzeczach. No, najważniejsze to jest chyba ten, żeby po prostu mieć większą szansę oczywiście na huge pety. No i ticket szansa też myślę, że dosyć ważny upgrade. Na razie chyba tego damage'u nie będę robić, bo i tak dużo klepiemy. Postarajmy się pozbierać może na właśnie zwiększoną szansę na te tikety, bo te tikety wydają mi się mocne. A w tym czasie w sumie możemy na multikontach tak naprawdę zobaczyć, jak wygląda Forever Pack. Czy będziemy mieć 7 itemków? Jak będziemy mieć 7 itemków, to może w sumie sobie coś kupimy z tego Forever Packu. Ale dobra, robimy tutaj to tak. Odpalmy w sumie, może nie te boosty, bo te sobie zostawimy na noc. Dokupimy ich jeszcze trochę. W sumie powiem wam, że może teraz dobrym pomysłem jest pójście na Terry Plaza i kupienie takich tiketów. Tylko to pewnie dużo ludzi robi, takich boostów. Dobra, spróbujmy na starcie to zrobić, a w tym czasie multikontami będę sobie odblokować ze strefy, żebyśmy finalnie co najmniej na 5 kont znowu farmili. W ogóle zobaczmy, czy wrzuciłem coś do Dakeru. Coś tam wrzucałem. Ile dostaniemy? No, 325. Teraz możemy lepsze pety wrzucić, bo tutaj z tego co widziałem, tylko na eventowej strefie jakby damage się zmienia tych petów, a tutaj już normalnie mamy. Wrzućmy sobie teraz takie, które mają 16 trylionów. Dobra, i pójdźmy na Triplazy na początku właśnie. Tutaj na Triplazie, tak jak mówię, spróbujmy te lucky boosty kupić. Ciekawe, czy znajdziemy gdzieś to. No dobra, gdzieś to wyszukuję, bo wydaje mi się, że ludzie też to będą teraz skupować. Tu na przykład zobaczcie, na aukcji za 2 miliony ktoś to skupuje. Tutaj tylko jakiś nubek dał 2 miliony. Czemu ktoś dał za to 2 miliony? Powaliło kogoś. 2 miliony to giga za dużo jest. Tutaj po milionie w ogóle te tikety. No każdy te tikety wystawia, ale to giga mocno z ceną spadnie. No to tak jak myślałem, że może być ciężko z kupieniem tych boostów. Dobra, powiem wam, że jeżeli chodzi o te tokeny, to chyba się poddaję. Dosłownie każdy to na aukcji wystawia. Nie chce mi się za każdym razem minuty się licytować albo 2 minut. Chyba odpuszczam te tokeny. Dosłownie każdy to tak wystawia na aukcji. No tutaj zobaczcie, jak się licytują cały czas o to. Tutaj 1 100 000 za ten token dają. No powiem wam, że ktoś przed update'em by sobie rozkminił, że warto to skupić, to dzisiaj byłby bogaty. Dobra, nie da się tego kupić. Idziemy konta dodatkowe robić i na 5 kont farmimy te tikety. Jeżeli chodzi o to konto, to na razie robimy to tak. Jako, że mam dużo tych boostów, to na tym koncie użyjemy sobie tych. One też nam laka razy 100 podnoszą, to będziemy trochę więcej farmić. I też na innych kontach ogarniam te wszystkie rzeczy i zostawimy to na trochę dłużej. I w sumie zastanowimy się potem, na czym jeszcze tutaj tak naprawdę da się zarobić. I właśnie, też przechodząc do tego, dlaczego ten update jest tak mały. No to tu zobaczcie informacje od Prestona. Po prostu deweloperzy są na wakacjach. Tutaj napisał Preston, że są na wakacjach. A więc, no nie wiem, powiem wam, że z któryś raz w ciągu ostatnich kilku miesięcy oni sobie wakacje robią. Mam nadzieję, że chociaż od września jakieś takie naprawdę mocne aktualizacje się pojawią. Niech teraz, nie wiem, robią sobie wakacje co 2 tygodnie, ale mam nadzieję, że wrócą mocniejsze aktualizacje od września właśnie. I też jeszcze tutaj taka śmieszna informacja. Jeden z głównych właśnie deweloperów napisał, jakie wakacje. Jego na wakacje nie zaprosili. Jakby pewnie to tak w żarcie napisał, ale śmiesznie. Ale dobra, tak jak mówię, na tym koncie robimy to tak. Odpalamy 20 boostów, tych zwykłych, bo tych szkoda
powiem wam. Te sobie odpalimy na 5 kont na jednej kratce. Na razie niech to tak stoi sobie, tutaj sobie ustawmy też. Tutaj sobie też ustawmy auto otwieranie oczywiście. Zobaczymy, może jakiś huge nam wyleci w ogóle. W sumie ile jest tych całych butterfly, bo to jest mega ładny huge pet, powiem wam. On na pewno będzie drogi. Myślę, że ludzie będą sporo za niego płacić. Tylko musimy zobaczyć, ile ich jest. On jest tutaj. 252. W sumie po 2 godzinach od update'u. No to jakoś da się wydropić tego huge'a, ale nie jest super łatwy na pewno do trafienia. Zobaczymy, może nam się uda. Chciałbym jednego takiego butterfly'a, bo mega ładnie wygląda ten pet. Ale dobra, teraz tak jak mówię, robimy to tak. Tutaj sobie idziemy na 7 strefę oczywiście. Tutaj sobie odpalamy jajka. W sumie ciekawe, jakbym odpalił charge jajka i gold jajka, czy jakoś mocno waluta by mi zjeżdżała. Dobra, bardzo mocno by zjeżdżała. 8 bilionów kosztuje otworzenie jajek w taki sposób, więc to odpada. Ewentualnie tylko charge jajka. Zobaczymy, czy w taki sposób będzie jakoś szybko walutę zjeżdżać. W sumie jeszcze zróbmy jedną rzecz. Zmieńmy trochę team na lak. Chociaż dobra, tu mam 2 boosty na lak, odpalmy sobie jeszcze jednego boosta. Tutaj jakieś wszystkie te boosty. I dobra, niech to tak się trochę dłużej pootwiera właśnie, a w tym czasie idziemy na alt konta testować po pierwsze forever pack, a po drugie robić dodatkowe konta tutaj właśnie. Dobra, i na początku przetestujmy ten forever pack na moim drugim koncie. Zobaczymy, czy będzie mieć znowu więcej nagród. Jak teraz wygląda tak, jakbyśmy mieli mieć więcej nagród, no bo tu mamy już 4 i tutaj znowu jest za darmo jedna, czyli będzie minimum 5 nagród. No i zobaczcie, że znowu mam tutaj darmowe nagrody i huge za 100 robuxów. No piękna rzecz, no piękna rzecz. Mamy w końcu huge za 100 robuxów. Tyle czasu nie oddawało i w końcu oddało. W takim razie oczywiście musimy sobie go kupić, jak za 100 robuxów, no to prawie jak za darmo. Nie wiem, czy go sprzedać od razu, czy zostawić, ale chyba sobie go zostawię trochę, powiem wam. Zobaczymy, jak on wygląda. No i tutaj zobaczcie, że znowu tych nagród darmowych jest dużo. Ile tego tutaj jest? Tutaj dwa jajka, znaczy jedno jajko w sumie mamy. Nie wiem, czy mamy jeszcze 250. Dobra, mamy jeszcze 250, to możemy sobie jeszcze kupić. Może kolejny huge się pokaże. Dobra, sobie podbierajmy to wszystko. No powiem wam, że sporo tych nagród było, ale dobra, dalej huge'a nie widzę. Jeszcze sobie jedno jajko kliknij. Może tutaj drugi huge pet nam wyleci, albo Titanic, kto wie, zobaczymy, czy nam właśnie coś ciekawego wyleci. No nie, no dobra, ale mamy huge'a za 100 robuxów. Wreszcie mamy huge'a za 100 robuxów i drugi raz na tym koncie. W ogóle teraz dopiero mi tutaj ten huge się pokazał. No jest sobie taki fajny huge'ik, ale powiem wam, że ładny ten huge pet jest. No powiem wam, że konkretnie wygląda ten huge pet. Musimy sobie go przerzucić na główne konto. Tu jeszcze mamy gifty też oczywiście. Pozdrawiam tutaj na odcinku ktoś, czy będzie, będziesz. Tutaj coś takiego. Tutaj pozdro dla Wojtka, tutaj coś takiego, takiego i takiego jeszcze mamy. Jeżeli chodzi o główne konto, to pójdźmy sobie odebrać teraz tego huge'a i właśnie oni też jedną mega fajną rzecz zadali. Teraz ten pierwszy quest w robieniu rangi zawsze będzie do awkowania, czyli będzie się po prostu sam robił, a więc teraz ranga będzie wam się sama tak naprawdę robić. Może w końcu podbiję tę moją 25 rangę, bo wcześniej mi się tego nie chciało, a teraz zrobi tak, że ten pierwszy quest zawsze będzie taki, że będzie sam się robił, czyli prawdopodobnie albo będzie zawsze rozwalanie obiektów, albo otwieranie jajek. A więc moim zdaniem mega dobra rzecz. Tutaj jeszcze mamy takie rzeczy. No i tutaj właśnie tego huge'a sobie przerzuciłem. Zobaczymy, jak on wygląda. W sumie możemy wszystko sprawdzić. Otwórz na odcinku, otworzymy. W sumie 800 mam tych giftów. Myślę, że otworzymy tutaj. Nagraj Minecraft, może nagram. Tutaj zagraj Frogi, jakiś Tycoon też może zagramy. Tutaj jeszcze coś takiego, takiego mamy. Tutaj gifty, otworzymy oczywiście. Tutaj jeszcze coś takiego. I tutaj teraz też druga rzecz, o której widz nam przypomniał. Teraz, jeżeli macie VIP-a, to zawsze wysyłanie będzie tyle samo kosztować, czyli 20 tysięcy, co w moim przypadku jest git. Bo czasem, jak wysyłałem na multikonta rzeczy, to powiem wam, że była masakra. Musiałem po kilka milionów marnować na to. A teraz nie będę musiał i tutaj poniedziałek, coś takiego mam milion, a więc też dziękuję. To jeszcze coś takiego. Tutaj kiedy nagram TFL? Tapping Legends Final. Może coś nagram z Tapping Legends Final. Dawno w sumie tam nie wchodziłem, tutaj na masterkę. Tutaj pozdrawiam. Tutaj otworzyć na odcinku, otworzymy. Tutaj też ktoś masz, tutaj liczbę ktoś chce od 1 do 10, niech będzie 10. Tutaj oczywiście otworzymy, tutaj jeszcze coś takiego, takiego tutaj milion, oczywiście też dziękuję za milion. Tutaj ktoś nie potrzebuje takich kluczy, no. Ja też z tego nie korzystam, ale dziękuję. Tutaj dla mnie jeszcze takie owoce i tutaj jeszcze 10 giftów. A więc też dziękuję. No i tutaj jeszcze ktoś się pyta, czy pozdrowię Klaudii Oskara. Oczywiście pozdrawiam Klaudii Oskara. Tutaj jeszcze też pozdrawiam, tutaj hashtagi niestety. Tutaj pozdro też oczywiście, no i tutaj też pozdrawiam. Tutaj znowu tą zubę ktoś pisze. Sprawdzałem to, to nie jest na Robloxie, to jest na Steamie, zobaczymy. Może coś z tego nagram. Tutaj też oczywiście pozdrawiam, takie rzeczy mam. Tutaj jeszcze takie rzeczy, takie rzeczy, takie rzeczy. Oczywiście dziękuję tutaj za te wszystkie prezenty. Jeszcze Maca Paka nam wysłał, też dziękuję za te klucze. Tutaj za to też dziękuję Mace Pace. Oj, tutaj jeszcze takie gifty mamy. Kiedy Arma Wrestling? No Arma też trzeba było nagrać w końcu. Tutaj jeszcze mamy takiego gifta, tutaj jeszcze o te tokeny przydadzą się, tutaj coś takiego jeszcze mamy. Dziękuję za te gifty i tutaj jeszcze więcej. Real czy Barca? No, jak Messi to i Barca. Tutaj jeszcze Mariuszek nam coś takiego wysłał, tutaj jeszcze coś takiego mamy, taki token. Też dziękuję za token.
tutaj do openingu ktoś dokłada. No dzisiaj też duży opening zrobimy, tego tak mi się wydaje. I tutaj jeszcze jeden lucky boost, to też nam się przyda. Tego też dużo potrzebujemy, tutaj Daker. Brawl Stars już mówiłem, że nie będę grać. I tu jeszcze jajko nam ktoś wysłał, ja to krowa nam jajko wysłał. To w takim razie dziękuję za jajko. Też sobie otworzymy, oczywiście jeszcze tutaj coś takiego mamy. Tutaj 10 tysięcy, no i tutaj jeszcze coś takiego. Oczywiście dziękuję za wszystkie gifty. Ile w ogóle mamy teraz tych rave giftów? 863, no to myślę, że otworzymy sobie to. No jeszcze możemy sobie kliknąć to jajko jedno. Przydałoby się jeszcze jakieś nowe kupić jajko, żebyśmy coś otworzyli, może nam jakiś huge wyleci z tego nowego jajka, ten Valkyria huge. Ale dobra, teraz robimy to tak. Mamy tutaj tego nowego huge'a oczywiście, który trochę już sceną niestety idzie w dół, ale idziemy sobie na ostatnią strefę, oczywiście tutaj, i teraz zostawiamy to na godzinę na 5 kont. Zobaczymy, ile w ciągu godziny na 5 kontach uda nam się zdobyć tokenów. Aktualnie na moim głównym koncie mam 45 tokenów, które są warte 28 milionów. Zobaczymy, ile będzie mieć po godzinie. Na razie na tym koncie użyjmy sobie tutaj tych boostów, no nie wiem, tam powiedzmy kliknijmy sobie z 25 tych boostów, ale zostawię sobie to na noc. Dobra, i powiem wam, że minęło jakieś 45 minut. Na multikontach trochę mniej farmiłem, na głównym koncie więcej. Na głównym koncie mamy tych tokenów 69, a więc całkiem sporo. Przerzuciłem sobie jeszcze z multikont, zobaczymy, ile będzie mieć tego, ale powiem wam, że przez pierwsze kilka dni te tokeny to będzie naprawdę mocny zarobek, bo tego wcale tak szybko na pewno ludzie nie skończą, tych upgrade'ów. Tym bardziej, że pierwsze poziomy są całkiem drogie. Tutaj właśnie sobie poprzerzucałem te wszystkie rzeczy, tu jeszcze ktoś gamę mi wysłał akurat, ale no trochę mniej mamy tokenów na multikontach, znaczy tych ticketów. I tu jeszcze ktoś coś takiego mi wysłał i chce, żebym to kupił. O nie, no gościu, nie kupuję nic przez mailbox, nie wysyłajcie tak. Ile mamy tych ticketów łącznie? 115 i zobaczcie, że to jest 71 milionów warte. W ciągu godziny zarobiłem na huge peta. Jutro wiadomo, to będzie gorsze, ale dzisiaj to jest całkiem niezły zarobek, powiem wam. Musimy na trochę dłużej teraz to zostawić. Teraz podejdźmy sobie tutaj. Teraz właśnie zróbmy tą szansę na te tikety, bo to wydaje mi się na starcie jest najważniejsze. No i teraz 125 i to daje aż plus 10%, czyli łącznie tutaj będziecie mieć plus 40% w najgorszym przypadku, ale może być tak, że każdy upgrade daje więcej. 10% już jest naprawdę dużo, powiem wam. Dobra, ale niech to tutaj sobie teraz zostanie na dłużej trochę. Zobaczymy, czy uda się coś jeszcze trafić. Może huge'a w ogóle trafiliśmy? Jakiegoś nowego? Niestety nie. Dobra, trochę powiem wam, że przyjawczyłem. Jeden klip mi niestety ucięło, a miałem 180 tokenów łącznie i za 150 tokenów już wam pokazuję, co sobie zrobiłem. Zrobiłem sobie tutaj upgrade na te etykiety. Mam już 20% więcej na te etykiety właśnie. No powiem wam, że te etykiety to jest mocny zarobek. Te 180 moich tokenów, które miałem, było warte jakieś 58 milionów. W dwie godzinki na huge'a tak naprawdę mamy. A więc te etykiety na razie są jeszcze mocne. Teraz mam 69 tych tokenów, zostało nam tyle. Pójdźmy jeszcze w sumie na Triple Plus, zobaczcie, jak to tam wygląda. I jeszcze przydałoby się jakieś te Valkyria jajka pootwierać, bo jeszcze nic w ogóle nie otworzyliśmy tych jajek chyba dzisiaj, tak mi się wydaje. Oj, właśnie, możemy jeszcze sobie odebrać Daker chyba, bo w sumie trochę minęło. Wrzucałem lepsze pety. Zobaczmy, dokładnie tak, możemy sobie Daker odebrać. 400 tysięcy prawie. Teraz chyba jeszcze lepsze możemy wrzucić. Teraz możemy 25 takich sobie wrzucić, 19 takich, no i trochę takich. Dobra, mamy taki zestaw. Pójdźmy sobie na Triple Plus, zobaczymy, jak to tam będzie wyglądać. I tutaj na starcie tepu nas na dosłownie Triple Plus, gdzie jest jedna budka, a więc unlucky trochę. Ale dobra, musimy wyszukać i tak tutaj te jajko oczywiście. Po ile kto się tu wystawił? No po 43, no to... Średnio opłacalne to biznes jest, ale z jedno, dwa trzeba sobie kupić na pewno. I tutaj te tokeny mamy. No po rapie są te tokeny. Spadną jutro z ceną, poczekam sobie do jutra. Na pewno kupię trochę tych tokenów, żeby wszystko wymaksować. Ewentualnie jeszcze zobaczmy, czy może teraz uda nam się to kupić, jakby... te tutaj boosty. Nie wiem, powiem wam, że masakra. Każdy to na tej zakichanej aukcji wystawia. Nie da się tego dalej kupić. Dobra, jeszcze z jedno jajko, może dwa i dropimy oczywiście Titanica. Tutaj w sumie nawet tanie znalazłem, bo znalazłem po 40 milionów. I tu w ogóle zobaczcie, jak te rave gifty tanie są. 120 tysięcy. Ale one mocno w ogóle w dół poszły z rapem. Ale no, większość ludzi myślała, że może tych rave giftów jeszcze nie będzie dało wydropić, że usuną ten event z tymi losowymi kwadratami, a zostawili dokładnie tak samo ten event. A więc trochę sobie pójdą w dół, ale pod koniec update'u znowu te rave gifty podrożeją. Teraz to jest dobra szansa, żeby znowu skupić trochę tych rave giftów na pewno. Ale otwórzmy sobie tutaj to jajko. No niestety zwykły pet nam wyleciał, nie rainbow, a nic takiego. Otwórzmy sobie drugie, może z drugiego nam coś ciekawego wyleci, jakiś huge pet na przykład. No tutaj mógłby nam na starcie wylecieć huge pet. Wcześniej nam nie oddało, to tu mogłoby nam oddać, ale nie oddało niestety. Dobra, ale za to wy sobie sprawdźcie oczywiście ten film, który wam się wyświetla, i do następnego filmu.